Przyznam, że to jest takie pierwsze doświadczenie występować przed tak liczną publicznością, no ale może właśnie dlatego... Dziękuję. Myślę, że częściowo dlatego jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem się spotkać, no i porozmawiać na ważny temat w moim odczuciu, o tym, dlaczego warto szukać w sobie motywacji do pomagania, ale także dlaczego warto przyglądać się temu, w jaki sposób to robimy. Altruizm z pewnością jest, tak jak Paweł już w sumie wspomniał, istotną częścią mojego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Część mojej dotychczasowej pracy badawczej właśnie dotyczy różnych mechanizmów leżących u podłoża zachowań prospołecznych, ale także pewnych tendencyjności w naszym myśleniu, w tego, jak mogą wpływać na nasze decyzje moralne. A prywatnie często zadaję sobie pytanie, jak ja jako osoba, która przyszła na świat w dość zamożnym kraju, mająca pewne możliwości i umiejętności, mogłaby przyczynić się do tego, żeby zmieniać świat na lepsze, dla wszystkich istot żyjących obecnie, ale także tych żyjących w przyszłości, o czym myślę, że często zapominamy. Paweł dzisiaj trochę mówił już o tym, dlaczego ważne jest w kontekście praktyki medytacyjnej właśnie praktykować, budować w sobie umiejętność otwierania się na innych, dostrzegania innych potrzeb, ale także podejmowania konkretnych działań, które będą odpowiedzią na te potrzeby. Myślę, że takim szczególnym rodzajem medytacji w kontekście altruizmu jest metta, medytacja miłującej dobroci, której podstawowe składniki, miłość i życzliwość, koncentrują się na wszystkich istotach równoważnie. Miłość jest pragnieniem, aby wszystkie istoty były szczęśliwe, a życzliwość jest pragnieniem, aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. I rzeczywiście badania pokazują, że już 8-tygodniowa praktyka tego rodzaju medytacji buduje w nas pewien impuls do działania altruistycznego, promuje w nas pewne prospołeczne zachowania. Buddyjski mnich Matthew Ricard powiedział, że jednym z kluczowych elementów szczęścia jest altruizm, jedną kluczową cechą. Myślę, że zdecydowanie się z tym zgadzam i jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. W badaniach z 2010 roku, przeprowadzonych w 136 krajach, zaobserwowano, że ludzie, którzy w ciągu ostatniego miesiąca przeznaczyli jakąś kwotę pieniędzy na innych, byli generalnie bardziej szczęśliwsi i potrafili czerpać większą satysfakcję ze swoich doświadczeń niż ich niealtruistyczni koledzy. Ten efekt zaobserwowano aż w 122 krajach, niezależnie od ich zamożności. Ja rzeczywiście też w sobie jakby często widziałam te pozytywne efekty. Myślę, że nie jest to tajemnicą, że wyniki tych badań nie są wcale zaskakujące, że pomaganie innym kreuje pozytywne myśli też o nas samych. Doświadczyłam tego na przykład pracując jako wolontariusz w hospicjum, czy znajdując czas na rozmowę z bezdomnymi, czy opiekę nad nimi. Ale w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, po co ja właściwie to robię? Jaki jest właściwie mój cel? No i odpowiedź była bardzo prosta. Chcę, aby było mniej cierpienia, chcę, aby świat był lepszym miejscem do życia dla wszystkich. Ale z tą odpowiedzią pojawiło się kolejne pytanie. Czy w związku z tym na pewno mądrze i optymalnie wykorzystuję swoje zasoby, aby ten cel osiągnąć? Bo przecież tak naprawdę ma to ogromne konsekwencje dla tych potrzebujących. Przypadkowo, kiedy kupujemy nowy samochód, no, dajemy sobie trochę czasu na to, żeby podjąć właściwą decyzję. Bierzemy pod uwagę nie tylko to, na ile podoba nam się dany samochód wizualnie, ale także jakie są koszty spalania paliwa, koszta części wymiennych, bezpieczeństwo i tym podobne. Zastanawiamy się również, gdzie dokonamy tego zakupu. Szukamy miejsca, w którym będziemy mieli najkorzystniejszą ofertę. Robimy to, ponieważ wiemy, że nasze intuicyjne myślenie, podejmowanie decyzji raptownie, czasem może sprowadzić nas na manowce i właśnie to postaram się teraz Państwu udowodnić. Proszę się zastanowić, ile kosztowałby ołówek, jeśli, proszę o skupienie, ołówek i pióro kosztują razem złoty 10 zł, a pióro jest droższe od ołówka o złotówkę. Ilu z Państwa odpowiedziało 5 groszy? No właśnie, widzę tutaj dwie osoby, trzy na pełną salę. To pokazuje, że właśnie uleganie pewnym heurystykom, które
generalnie są nam przydatne, czasem niestety mogą sprawiać, że podejmujemy no niewłaściwe decyzje. I myślę, że warto się trochę nad tym pochylić w kontekście właśnie podejmowania pewnych moralnych wyborów. Myślę, że przykładem, który dobrze obrazuje to, w jaki sposób ta tendencyjność myślenia, właśnie myślenia w taki sposób automatyczny, intuicyjny, bezrefleksyjny, może wpływać na to, jakie efekty nasza pomoc będzie miała dla innych, jest zjawisko efektu zidentyfikowanej ofiary. Jest to błąd poznawczy, który polega na tym, że kiedy stoimy w sytuacji przed jakąś konkretną osobą w potrzebie, którą potrafimy zidentyfikować z jakiejś historii, z imienia, ze zdjęcia, wtedy jesteśmy dużo bardziej hojni, niż kiedy stoimy jedynie przed statystykami. Badania przeprowadzone na ten temat rzeczywiście pokazują, że w grupie środkowej, która otrzymała konkretne zdjęcie małej dziewczynki, znała jej imię i historię życiową, rzeczywiście wysokość darowizn była najwyższa w porównaniu z pozostałymi grupami. W pierwszej osoby otrzymały same statystyki, w trzeciej jedno i drugie. Ale te wyniki badań pokazują, że ludzie są altruistyczni, że chcą pomagać, tylko często ciężko im empatyzować z liczbami, co jest w sumie jakby naturalne, natomiast myślę, że nie zwalnia nas z pamiętania o tym, że za każdą liczbą stoi też jakaś mała dziewczynka, która potrzebuje pomocy w taki sam sposób. Kolejnym przykładem jest koncentrowanie się na wysokości kosztów ogólnych czy administracyjnych, kiedy oceniamy organizacje charytatywne. Robimy to, ponieważ jest to zwyczajnie dużo prostsze niż dokonanie ogólnej oceny efektywności, natomiast może to powodować, że wybieramy wspieranie jakichś działań, które z początku mogą się wydawać bardziej ekonomiczne, ale patrząc długofalowo, a często właśnie tego efektu długofalowego nie bierzemy pod uwagę, nawet droższe rozwiązania czy droższe interwencje okazują się bardziej optymalne i bardziej skuteczne. Zachęcam Państwa do przeczytania chociażby książki Daniela Kahnemana, poczytania sobie o wielu innych błędach poznawczych. Niestety jest ich cała masa. Ja już jakby nie będę więcej o nich opowiadać. Chciałam tylko Państwu podać jakieś przykłady, no właśnie, żeby jakby pokazać, że podejmowanie pewnych decyzji moralnych, to w jaki sposób pomagamy, jest bardzo złożone, że wiele aspektów wpływa na to, jakimi altruistami jesteśmy. I od tego momentu, kiedy pojawia się w nas impuls, żeby komuś pomóc, żeby właśnie kiedy zniwelować ten dyskomfort, kiedy widzimy cierpienie, kiedy chcemy je przerwać, do momentu, kiedy rzeczywiście pomagamy, powinno się jeszcze w naszej głowie wiele zdarzyć. Wydaje mi się, że jedną z właściwych dróg, żeby właśnie pomagać efektywniej, jest praca właśnie nad tym, żeby podejmować bardziej racjonalne decyzje, tym samym czynić dobro lepiej i tym samym czynić go po prostu więcej. Jedną z takich technik wpływających pozytywnie na nasze decyzje, wszelakie, ale także moralne, jest po prostu informowanie siebie o pewnych zniekształceniach poznawczych. Badania pokazują, że rzeczywiście sama wiedza, że coś takiego występuje, powoduje eliminację niektórych błędów poznawczych, przy czym warto pamiętać, że nie w każdym przypadku. Przykładowo, nawet jeśli mówimy ludziom o tym, że mają tendencję do zbyt pewności siebie, no niestety znaczna większość z nas i tak przecenia wiarę w swoje możliwości i intuicję. Kolejnymi technikami są techniki dedukcyjne. Pierwsza z nich jest bardzo prosta, sprawdza się też bardzo dobrze u dzieci. Jest to po prostu rozważanie alternatywnych scenariuszy. Myślenie trochę inaczej. Co się stanie, jeśli właściwie wybiorę opcję B zamiast opcji A? Kolejne to patrzenie z perspektywy trzeciej osoby, co często po prostu pozwala nam zachować większy obiektywizm w stosunku do tego, o czym myślimy. I ostatnia, która w mojej opinii pewnie jest najefektywniejsza, to tak zwany self-nudging. Co to właściwie oznacza? W pewnym sensie jest to dopasowywanie czy też umiejscawianie siebie w takim środowisku, które sprzyja do zaistnienia pewnych zmian wewnętrznych i sprzyja do tego, że motywuje nas do pewnych zachowań pożądanych. Przykładowo, jeśli chcemy przejść na wegetarianizm, to pewnie mamy większą szansę na odniesienie sukcesu, jeśli namówimy całą naszą rodzinę, żeby to zrobiła, albo przeprowadzimy się do dzielnicy, gdzie są łatwo dostępne produkty bezmięsne, jest wiele supermarketów i restauracji tego rodzaju. Tym samym znalezienie jakiegoś
community, czyli jakiejś społeczności, która pomaga, ludzi, którzy myślą w jakiś określony sposób, których chcemy też w sobie kultywować, również może przyczynić się do tego, że tak naprawdę odniesiemy ten sukces szybciej i będzie to trwalsze. Ostatnim jakby grupą technik jest po prostu pewna grupa technik, uczenie się ich, są to techniki skutecznego myślenia. Wydaje mi się, że poprzez zdobywanie wiedzy na temat teorii prawdopodobieństwa, teorii decyzji, rozumowania naukowego, jesteśmy po prostu w stanie lepiej rozumieć, jak działa świat, a tym samym skutecznie się w nim poruszać i skutecznie osiągać swoje cele, również te związane z czynieniem świata na lepsze. Na szczęście to spojrzenie na altruizm, czy w szerszym rozumieniu etykę, staje się coraz bardziej powszechne. Kilka lat temu oksfordzki profesor William McAskill zaczął popularyzować efektywny altruizm, filozofię, już właściwie teraz ruch społeczny, program badawczy. To zdjęcie zostało zrobione na jednej z konferencji światowych poświęconej właśnie tej tematyce, na której miałam przyjemność właśnie spotkać się z Willem i innymi efektywnymi altruistami i wspólnie zastanowić się, jak możemy wykorzystać nasze talenty, badania naukowe, techniki racjonalnego myślenia, żeby czynić dobro lepiej, bardziej skutecznie. Jednym z ciekawych projektów, o którym Państwu opowiem, projektów efektywnych altruistów, jest organizacja GiveWell, która zajmuje się, została założona przez ekonomistów w Stanach, zajmuje się dokonywaniem dogłębnych analiz odnośnie działalności organizacji w celu stworzenia rekomendacji tych najbardziej efektywnych z obszaru walki z ubóstwem. Myślę, że kiedy wybieramy, jaką organizację chcemy wspierać, chociażby finansowo, ważne jest, żeby właśnie korzystać z tego rodzaju drogowskazów, z tego rodzaju rekomendacji. To po prostu sprawi, że nasza darowizna będzie bardziej użyteczna, że możemy uczynić więcej dobra, jeśli robimy to racjonalnie. Kolejnym projektem jest 80,000 Hours. Jest to organizacja, która udziela bezpłatnych porad indywidualnych, grupowych, prowadzi też podcast, bloga i można jakby te informacje z różnych źródeł czerpać. Udziela porad w oparciu o kilkuletnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Oksfordzie, dotyczących tego, jak znaleźć satysfakcjonującą pracę, w której średnio spędzamy 80 tysięcy godzin w ciągu naszego życia, więc jest to tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. A przy okazji, jak wykorzystać swoją karierę, żeby mieć trochę pozytywnego wpływu na świat, żeby zostawić coś pozytywnego po sobie i wykorzystać ten czas. Open Philanthropy Project to organizacja wspierana obecnie przez wielu wpływowych ludzi. Na swoim koncie mają aktualnie 14 miliardów dolarów i co roku finansują granty na sumę około 200 milionów dolarów. Można aplikować, nawet państwo, do nich właśnie o taki grant. Jako organizacja, jako grupa, czy jako po prostu indywidualna jednostka. Ich granty głównie dotyczą walki z ubóstwem, redukcją cierpienia zwierząt, ale także redukcją globalnego ryzyka katastroficznego, na przykład związanego z technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, czy bioterroryzm, czy epidemie i tym podobne. Wydaje mi się, że jakby tym, czym wyróżnia się Open Philanthropy Project, jest przede wszystkim to, że zawsze kierują się zasadą transparentności i przy tym też zachęcają inne organizacje charytatywne do dzielenia się swoimi wynikami, wynikami badań, wnioskami z błędów, żeby ten przepływ informacji między organizacjami, a tym samym informacji, które docierają do nas jako osób, które te organizacje wspierają, no był bardzo płynny i otwarty. Ostatni projekt, o którym wspomnę, jest również powstały na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jest to instytut badawczy Global Priority Institute, składający się z grupy osób robiących doktoraty czy zajmujących się różnymi dziedzinami nauki już od dłuższego czasu. Oni próbują odpowiedzieć na pytanie, jakimi metodami możemy najskuteczniej wyznaczać priorytety. Myślę, że każdy z nas zgodzi się z tym, że problemów niestety na świecie nadal jest sporo.
i mamy ograniczone zasoby, żeby je rozwiązać. Tym samym no, raczej nie jesteśmy w stanie rozwiązać ich wszystkich. W związku z tym, jak powinniśmy wyznaczać priorytety? W jaką stronę powinniśmy kierować swoje zasoby? Jakie interwencje tak naprawdę są skuteczne na skalę globalną? Ten instytut bierze pod uwagę wiele aspektów, jakby część ich badań jest bardzo ciekawych, zachęcam do czytania publikacji. Biorą też pod uwagę perspektywy właśnie długoterminowej przyszłości, o której trochę wspomniałam na początku. Jeśli chcą Państwo poczytać więcej o racjonalnym myśleniu, o tym, jak możemy to wykorzystać, żeby właśnie żyć bardziej etycznie, zachęcam do przeczytania niektórych z tych książek, na przykład książki Kahnemana, o której już mówiłam, czy Williama McAskill o efektywnym altruizmie i jak każdy z nas może wcielić go w życie. No, przede wszystkim też zachęcam Państwa, żeby szukali Państwo swojej własnej motywacji. Mi się wydaje, że ja już swoją znalazłam i myślę, że postawienie sobie właśnie takiego jasnego celu, dlaczego warto pomagać, co właściwie chcę na tym świecie zrobić, na jakim świecie, jaki chciałbym, żeby ten świat był dla wszystkich. Myślę, że tak naprawdę, no i potem skutecznie i konsekwentnie starać się ten cel osiągnąć. Tak jak mówiłam na początku i popieram to własnym doświadczeniem, gdzieś no, takie zachowania altruistyczne czy pozwolenie sobie na bycie altruistą raz na jakiś czas naprawdę też przynosi ogromne korzyści dla nas samych, no i przede wszystkim też dla innych.